Witam Państwa bardzo serdecznie. No w uśmiechniętej Polsce to nie ma się naprawdę z czego cieszyć, ale dzisiaj no można się co nieco uśmiechnąć. Ja nie chcę twierdzić, że jakieś nadzieje tutaj nagle się obudzą, powstaną w związku z tym, że my jednak uratujemy i Polskę i ją odbudujemy, no bo to jeszcze chyba nie nastąpi, a ja zakładam, że to w ogóle nie nastąpi, ale drodzy Państwo, doszło do rozłamu w tej koalicji 13 grudnia i Adi, to mówię celowo, Adi Sandberg zdecydował poprzez głosowanie oczywiście demokratyczne w tej partii, że partia Razem opuszcza klub parlamentarny Lewicy i przechodzi do opozycji. Decyzję w tej sprawie podjął kongres oczywiście ugrupowania. Wcześniej zaś w wewnętrznym referendum takie rozwiązanie poparła większość członków Razem. Po wyjściu z klubu Lewicy Razem utworzy w Sejmie 5-osobowe koło. No tylu ich zostało w tym parlamencie i w tym kole 5-osobowym zasiądą Adi Sandberg, Marcelina Zawisza, Maciej Konieczny i ta słynna gwiazda Paulina Matysiak. Ona jest co prawda zawieszona, ale wciąż jest członkinią Razem. I w nadchodzącym tygodniu ma zostać oczywiście złożony w taki formalny wniosek o utworzenie tego koła, tak aby na pierwszym listopadowym posiedzeniu występować już samodzielnie jako partia Razem, zakomunikował Adi Sandberg. Ale tutaj jest, drodzy Państwo, jeszcze wiele ciekawych, ja bym powiedział, takich smaczków, bo Adi Sandberg mówi, że przechodzi do opozycji, bo nie zgadza się z polityką obecnej koalicji. Nie zgadza się. No i to jest ta, jakby to powiedzieć, nadzieja. No jest nadzieja, że coś wreszcie się obudzi w tych ludziach, w tych złoczyńcach. Ja bym powiedział, to jest nasza odpowiedzialność za polską demokrację, mówi Sandberg, żeby w Polsce była sensowna, prospołeczna, stojąca po stronie praw zwykłych ludzi opozycja. Natomiast wiele członków partii Razem zdecydowało się jednak pozostać w tej koalicji 13 grudnia, no między innymi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Oni zdecydowali się dalej tkwić po prostu w tej bandyckiej polityce antypolskiego premiera Donalda Tuska. I ja myślę, drodzy Państwo, że to jest w pewnym sensie taki ostatni moment na to, żeby opuścić ten tonący statek, bo to jest statek, który zatonie, to jest raczej pewne. Nie miałbym co do tego naprawdę żadnych wątpliwości. Po 4 latach rządów koalicji 13 grudnia Polska będzie zniszczona. I jeśli dojdzie do tego, że elity, że wszelkie lobby, ale mam tutaj na myśli głównie elity niemiecko-francusko-brukselskie, zdobędą takie wpływy w Polsce, że już tej Polski nie uda się uwolnić, no to tej Polski po prostu nie będzie. I Tusk liczy na to, że tak się właśnie stanie, że Polska zostanie w pełni przejęta i on spłaci po prostu w ten sposób dług tym swoim brukselskim panom, którzy go tam promowali na te wszelkie stanowiska w Europie, bo i był prezydentem Europy i dostał order Karola Wielkiego, więc Tusk na to liczy, że przez te 4 lata zmieni się także prawo w Polsce, czyli że Polska przestanie być krajem, który cokolwiek może o sobie powiedzieć i w jakikolwiek sposób decydować o sobie, tak jak próbuje to jeszcze w tej chwili robić na Węgrzech Orban, czy prawda, na Słowacji premier Fico. Więc Tusk na to liczy, że tak się stanie. Miejmy nadzieję, że tak się jednak nie stanie i że walka o Polskę będzie w dalszym ciągu trwała, ale jak mówię, to jest ostatni moment na to, żeby ten statek opuścić i w ten oto sposób Adi Sandberg zasługuje oczywiście na, jakby to powiedzieć, no pochwałę, to może nie, to jest za duże słowo, no ale zasługuje na to, żeby go nagrodzić, że miał rzeczywiście odwagę, żeby się temu Tuskowi sprzeciwić, bo jak on tutaj mówi, że prawda, w mocnych słowach
podsumował te dokonania rządu po roku działalności. Rząd Donalda Tuska, mówi Adi Sandberg, zawiódł ludzi i zawodzi kolejne grupy rodaków. I tak wygląda ta rzeczywistość po niecałym roku rządu w koalicji 13 grudnia, no bo to wiemy o tym doskonale, że dopiero 13 grudnia minie ten pełny rok od przejęcia, prawda, przez Tuska tej władzy. Rząd przyniósł do parlamentu, mówi Sandberg, zły, antyspołeczny budżet, który uderza w publiczną ochronę zdrowia, który uderza w pracowników budżetówki, który jest bardzo skąpy, jeśli chodzi o naukę, mieszkalnictwo, ale bardzo hojny, jeśli chodzi o milionerów, bankierów i deweloperów. To nie jest budżet, który obiecywaliśmy wyborcom. I to też słusznie powiedział. Ja się nie zgadzam oczywiście z tym programem partii Razem i tego Sandberga, no ale ta sytuacja, w której mamy do czynienia z taką postawą Sandberga, która dodatkowo jeszcze także osłabia struktury koalicji 13 grudnia, no nie jest to osłabienie aż tak wymowne, aż tak, nie wiem, silne, czy aż tak istotne, żeby cokolwiek mogło się w tej chwili zmienić w tej strukturze administracyjnej, ale być może powolutku, powolutku, już mówię, kropelka po kropelce, ziarenko po ziarenku, ci posłowie będą uciekali z tego tonącego statku tego bandyty Tuska, bo Tusk, to trzeba mówić i cała Polska powinna być oplakatowana po prostu, że to jest największy złoczyńca w Polsce po roku, grasujący w Polsce po roku 89. Więc postawę Adi Sandberga ja ze swojej strony nagradzam, a Państwo oczywiście napiszecie też w komentarzach, co o tym sądzicie. Oczywiście, jak wszyscy Państwo wiecie, za każdych rządów Tuska, bo to są trzecie rządy i sytuacja się powtarza, państwo dziwnym trafem nie ma pieniędzy. Po prostu wyprzedawany jest majątek Skarbu Państwa. Tak było i poprzednim razem. To Leper to wypominał tyle razy, że przypominanie tego to już jest w zasadzie chyba bezcelowe. Brakuje pieniędzy. Podatki zawsze idą w górę. Nagrody pieniężne, finansowe dla jego kolesiów, prawda, dla ludzi związanych z Tuskiem, to są wręczane zawsze na lewo i na prawo. Pieniądze znikają z tego państwa. Nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nic, bo w poprzednich rządach Tuska także, jeśli chodzi o wszelkie afery, których było po prostu to w setki można liczyć, nikt żadnej odpowiedzialności nie poniósł, oprócz tam jakiegoś szeregowego pracownika tam, który został ukarany, bo to on jest winny, no że zniknęło tam tutaj miliard, tu 16, tu 80 miliardów, tu ktoś jakąś łapówkę przyjął i tak dalej, i tak dalej. Inflacja idzie do góry, podatki rosną, gospodarka jest zawijana, inflacja oczywiście idzie w górę, ludzie za chwilę będą, no z racji tego, że i utrzymujemy Ukraińców, ale do tego też się przykładali oczywiście pisowcy, tutaj utrzymujemy migrantów z drugiej strony, którzy otrzymują 12 tysięcy złotych miesięcznie uposażenia socjalnego, plus mieszkanie. O tym ostatnio donosił Jakubiak, więc to są potężne, drodzy Państwo, naprawdę pieniądze wydawane na rzeczy dla Państwa zbędne, tym bardziej, że to państwo się nie rozwija i on pogrąży to państwo w czym? No w śmierci własnej po prostu. My będziemy harować na to, żeby płacić nie tylko na Ukraińców, nie tylko na migrantów, ale ponosić koszty także wprowadzenia chociażby tego szeroko rozumianego, teraz pojętego Zielonego Ładu. No Henik Kloska już zaraz po powodzi na przykład wprowadziła tą ustawę o tych, prawda, stawianiu tych wiatraków na Pomorzu, Warmii i Mazurach, no bo to przecież powódź, prawda, ta klęska żywiołowa została rozpętana z tego powodu, że to Polacy tyle emitowali tego dwutlenku węgla do atmosfery. Więc on to państwo zniszczy. I budżet na przyszły rok, głosowanie odbędzie się już niebawem, to jest budżet, w którym te podatki, zobaczycie państwo, te podatki, te obłożenie podatkami wszelkich usług już i wszystkiego, ten budżet będzie musiał zostać skomponowany w taki sposób, żeby wyciągnąć od nas jeszcze więcej pieniędzy. Jakby tego było po prostu mało. No tak będzie. On tak działał i ludzie, którzy nie znają tego, co on robił po roku przed ośmioletnimi rządami PiSu, to sobie powinni jednak nieco
odświeżyć taką lekturę, bo o tym także można przecież w internecie poczytać. Więc z tego powodu no ja chwalę Zandberga, bo zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie walczyć jednak o ten budżet, o który oni się starali, wchodząc w tą koalicję, prawda, z Donaldem Tuskiem, i nie dadzą się politycznie zastraszyć, bo tutaj państwu cytuję, i kupić synekurami, więc będą głosowali przeciwko temu szkodliwemu dla Polski budżetowi. To jest bardzo ważna, drodzy państwo, informacja. Co chciałbym tutaj dodać? Że oczywiście, że PiS, PO jedno zło, ale ja już mówię, przyjdzie, ja nie popieram ani PiSowców, ani koalicji 13 grudnia. Uważam, że koalicja 13 grudnia to jest szaleństwo niezmierzone, ale szaleństwo umniejszające kwestii godności. To jest ugrupowanie takiej swołoczy, jakiej ta Polska jeszcze po prostu nie widziała. Dodatkowo są to ludzie, po prostu już mówiąc bardzo prosto, głupi. A teraz jeszcze powiem państwu, jakie nagrody zostały wręczone od stycznia do października tego roku przez rząd Donalda Tuska pracownikom poszczególnych resortów. Łącznie wydano prawie 52 miliony złotych. Teraz przejdziemy do tej tabeli poszczególnych ministerstw, ile one otrzymały pieniędzy. Najczęściej byli to pracownicy po prostu niższego szczebla gdzieś tam administracji. Dlaczego tak się stało? Niższego szczebla administracji z tego powodu, że, drodzy państwo, dobrze jest tego pracownika mieć nad nim pełną władzę. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Dajemy mu tam te 1500, dajemy mu 2000 i mówimy mu, żeby ci czasami do głowy nie przyszło, żeby się tutaj buntować, bo dostajesz od nas pieniądze, dostajesz od nas nagrodę, jedną, drugą, tam, prawda, trzecią, jakiś dodateczek tam, za który my oczywiście płacimy. Więc na pierwszym miejscu, wyobraźcie sobie, 22 miliony, prawie 23 miliony otrzymuje Ministerstwo Finansów. Tutaj nagrody dostało 3108 osób, średnio po 3785 zł. Ministerstwo Spraw wspomnijmy oczywiście, że w państwie tak zadłużonym, a jak się mówi, po 4 latach rządów Donalda Tuska dług Polski będzie wynosił, prawda, dziura budżetowa 1 300 miliardów złotych. Takiego deficytu jeszcze nie było nigdy. Następne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 9 milionów 902 tysiące. Następnie słynne na całym świecie Ministerstwo Obrony Narodowej. 4 miliony 353 tysiące. Następnie Ministerstwo Rodziny. 3 miliony 574 tysiące. Ministerstwo Infrastruktury, której nie ma, nie mamy żadnej infrastruktury i nie będziemy mieli żadnej infrastruktury, bo przecież nie mówmy tutaj, że cokolwiek będzie w Polsce zbudowane, bo zobaczycie, że nic nie będzie zbudowane, ale Niemcy być może coś zbudują i będą oczywiście zarabiać na tej infrastrukturze zbudowanej tutaj za nasze pieniądze dane nam z Unii Europejskiej. Więc oni też otrzymali pieniądze. Ministerstwo Zdrowia, 1 milion, prawie 1 800 tysięcy Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2 miliony 642 tysiące. Ministerstwo Edukacji Narodowej, no Edukacja Narodowa też musiała sobie nagrody wręczyć, no za to, że się z historii na przykład usuwa newralgiczne i incydenty ingerencji Niemiec w sprawy polskiej, no to tutaj mamy 1 598 tysięcy. Ministerstwo Funduszy to jest 500 000 złotych, Ministerstwo Sportu 317 tysięcy złotych, Ministerstwo Rolnictwa tylko 40 tysięcy złotych. No to chyba tam nic nie robią, no ja nie wiem naprawdę. Ministerstwo Klimatu tylko 4 tysiące złotych i Ministerstwo Sprawiedliwości. Jedna osoba dostała nagrodę 1,5 tysiąca złotych. Ale to wszystko zostało wydane z naszych podatków. To są nagrody, jak już mówię, 52 miliony złotych na nierobów, na ludzi niekompetentnych, nieuczciwych, bardzo często skorumpowanych, a w gruncie rzeczy to jest swołocz powiązana, czy to, prawda,
z tą nową komuną, neomarksizmem, czy mająca jeszcze takie związki bezpośrednie właśnie ze starymi komunistami, ze starymi kiejkutami. Także, drodzy Państwo, my za to wszystko płacimy. Płacimy bandycie, który niszczy kraj, rozkrada kraj i w zasadzie w tym kraju może zrobić, co mu się żywnie podoba. Ale najlepsze jest jeszcze tutaj, jak została oceniona ta decyzja Adiego Zandberga, prawda? Prawo i Sprawiedliwość i Razem. Te nazwy partii wymyślił ktoś obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru czarnego. I to na przykład napisał na platformie X premier Donald Tusk. Proszę sobie coś takiego wyobrazić. Donaldziu w ogóle, on jest niewinny. On jest zawsze niewinny. On robi wszystko, żeby działać tylko i wyłącznie dla interesu Polski. Natomiast Roman Giertyk napisał, że sam, tak jak partia Razem, wychodzi z rządu. Tylko ludziom głupkowato trzymającym się archaicznej zasady niesprzeczności może się wydawać, że nie można wyjść z tego, w czym się nie było. No tutaj oczywiście ironizował. Europoseł Łukasz Kochut, no słynny także na całym świecie zdrajca Polski, skwitował decyzję pisząc: Razem jak zwykle osobno i mało odpowiedzialnie. Mało odpowiedzialnie. Ja nie wiem, czy ci ludzie mają przesunięte rejestry w ogóle rozumienia, czy może obserwacji, czy percepcji i zostali już tak intelektualnie zdeformowani przez Tuska, że zdaje się chyba nie widzą w związku z tym, że czerpią takie korzyści z tego systemu, co się w tym kraju tak naprawdę dzieje. Razem jak zwykle osobno i mało odpowiedzialnie, no to mówi Kochut, oczywiście już raz w roku 2015 otworzyli PiS-owi drogę mu do władzy. Populizm skrajnie lewicowy bardzo często spotyka się z tym skrajnie prawicowym. Prawie jak Paulina Matysiak z Choraum. Do sprawy odniósł się także eurodeputowany Krzysztof Brejza. Razem, ale z Choraum, Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobrą. W tym układzie parlamentarnym albo się jest razem z koalicją 15 października, albo razem z demagogami i antydemokratami i populistami. Nie ma innego razem, jak tylko inne osobno, zaznaczył były senator Platformy Obywatelskiej. Ale takich, drodzy Państwo, jeszcze kąśliwych uwag tam możemy przeczytać całą masę. To oni są, to po ich stronie, po stronie koalicji 13 grudnia stoi i oczywiście praworządność, to stoi szlachetność, to stoi czystość serca, to stoi obowiązek służenia państwu, oczywiście, no jak żeby mogło nie być inaczej. Tym samym my wszyscy ponosimy skutki ich działań, skutki skrajnie nieodpowiedzialne, a to będzie dopiero postępować jeszcze. Jak powiedziałem, przyjdzie taki dzień, że ludzie po tych 4 latach rządów Tuska, który przed rządami PiS-u przecież, on był tak znienawidzony w tym kraju, że on uciekł po prostu do Brukseli. No nie udało mu się utrzymać po raz kolejnej kadencji po prostu w swoich łapach, bo ludzie widzą i za chwilę też zobaczą, co on robi i coraz więcej młodych ludzi będzie także odchodziło od sympatyzowania z tymi bandytami, którzy pod sztandarem Unii Europejskiej, która dąży tylko i wyłącznie do tej supremacji niemieckiej, głównie, bo jeszcze po trosze francuskiej, ale dąży do przejęcia wszystkich krajów na terenie Europy, tak, żaden kraj nie ma prawa być krajem niezależnym i decyzyjnym, jeśli chodzi o kwestie prowadzenia jakiejkolwiek polityki. No ale to widzimy już, jak ta sytuacja wygląda na przykład na Węgrzech, gdzie Unia Europejska robi wszystko, żeby władzę Orbanowi odebrać, bo on nie jest tam potrzebny, zupełnie. Tam są potrzebni tylko ci, którzy klękają grzecznie przed ołtarzem mordoru brukselskiego. Także, takie informacje, drodzy Państwo, na dzisiaj. No mam nadzieję, że może choć troszkę, nie wiem, ktoś się tam uśmiechnie, no bo nie ma się z czego cieszyć, ale miejmy także, prawda, nadzieję, no jakąś minimalną, że powolutku ten układ koalicji 13 grudnia rozpadnie się definitywnie. To tyle z mojej strony. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.